dobry, witam Państwa. Nazywam się Magdalena Lewic. Jestem przedstawicielem szwajcarskiej firmy Kitu Metals. Chciałabym Państwu dzisiaj przybliżyć bazę materiałową Total Materia, którą właśnie firma Kitu Metals jest twórcą. Tutaj Państwo widzą skład całej bazy materiałowej. Składa się ona z szeregu modułów, które zawierają, które dostarczają informacji, oraz moduły funkcjonalne, które pomagają w efektownym, efektywniejszym sposobie wyszukiwania informacji i podjęcia trafnych decyzji. W środku bazy danych serce jest to moduł Total Metals, który zawiera przede wszystkim informacje dotyczące własności stoków metali. Moduł Poly Plus. Ten moduł zawiera dane dotyczące tworzyw sztucznych. Tu można znaleźć takie informacje jak dotyczące ceramiki, kompozytów, polimerów i innych materiałów. Moduł Extended Range. Ten moduł dostarcza rzadkich danych, dostarcza zaawansowanych własności dla metali, jak i dla tworzyw sztucznych. Kolejny moduł ważny, Tracker. Dzięki niemu można śledzić zmiany, jakie są wprowadzane we własnościach metali oraz normach. Można sprawdzić, czy posiadane dane są aktualne. Moduł Suppliers. On dostarcza potrzebnych danych dotyczących producentów, jak i dostawców. Najnowszy moduł w naszej kolekcji to moduł Data Plus, który dostarcza szereg dodatkowych informacji na temat własności metali, które mogą pomóc w wybraniu odpowiedniej opcji. Ten moduł składa się z trzech części. Można tam znaleźć dane dotyczące korozji, dotyczące powłok oraz wymiarów i tolerancji. I moduł funkcjonalny eksporter. Dzięki temu modułowi można w szybki i prosty sposób przenieść dane z bazy Total Materia już w formatach gotowych do stosowania w programach obliczeniowych, symulacyjnych. I ostatni moduł Smart Home. Jest to właściwie algorytm, który został opracowany i opatentowany przez naszą firmę. Dzięki niemu można w szybki sposób zidentyfikować stok na podstawie jego składu. Dlaczego taka baza została stworzona? Oczywiście po to, aby wyjść naprzeciw zapotrzebowaniom społeczności inżynierskiej. Co jest ważne? Oczywiście dostęp, szybki dostęp do pełnych, dokładnych informacji na temat własności materiałów. Gdzie tych danych poszukujemy? A więc normy, leksykony, informacje pochodzące od producentów i ulubione nasze źródło informacji, jakim jest internet. Jednakże taki sposób wyszukiwania informacji może prowadzić do kilku krytycznych momentów. Najważniejsza rzecz. Wyszukiwanie informacji z rozproszonych źródeł powoduje zajęcie dużej ilości czasu. Baza Total Materia ma ten czas skrócić po to, aby można było go poświęcić na zadania typowo, prace typowo inżynierskie. Druga rzecz to niepewność, czy znalezione szczególnie w internecie informacje są pełne. Jeżeli nie posiadamy pełnego zakresu informacji, wówczas nie możemy wybrać najlepszej opcji, co z kolei wiąże się z utraconą możliwością optymalizacji procesu projektowania, a przez to również możliwości redukcji kosztów. Trzecia rzecz, szczególnie spotykana w dużych międzynarodowych firmach, to trudności w komunikowaniu się pomiędzy poszczególnymi działami. Przy tym, jeżeli korzystają one z różnych źródeł informacji, może dojść do nieporozumień, szczególnie jeżeli są omawiane wymogi dotyczące produktu. Kolejna rzecz to tworzenie się wysp informacyjnych wewnątrz firmy. Inżynierowie szukają informacji, jeżeli już się znajdą, z różnych powodów nie dzielą się nimi z innymi osobami. Przez to zdarza się, że w danej firmie kilka osób szuka takich samych informacji, które już są znalezione i mogą być dostępne dla innych osób. I ostatnia rzecz, która wynika z badań, że około 30% awarii jest spowodowanych błędnym projektowaniem lub brakiem wiedzy o własnościach materiałów lub specyfikacji. To wszystko razem może powodować niebezpieczną wybuchową mieszankę. Aby do tego nie dopuścić, stworzyliśmy narzędzie, właśnie jakim jest baza materiałowa Total Materia.
Teraz króciutko zawartość najważniejszych modułów. Jak powiedziałam, rdzeniem bazy jest moduł Total Metals, który zawiera informacje dotyczące stopów metali. Obecnie zebraliśmy już ponad 220 tysięcy materiałów, które obejmują materiały z ponad 67 krajów. Tu powiązanie, taka ilość materiałów i wzajemne powiązanie spowodowało, że w bazie dostępna jest największa tabela porównawcza, dzięki której można w szybki sposób znaleźć materiały równoważne praktycznie z całego świata. Informacje, jakie są zawarte dotyczące własności metali. Oczywiście skład chemiczny, właściwości fizyczne, mechaniczne, również w podwyższonych, obniżonych temperaturach, ale także dane dotyczące obróbki mechanicznej czy metalografii. Skąd te dane? Jak już wspomniałam, głównym źródłem informacji są normy, ale także informacje pochodzące od producentów, z leksykonów czy też z źródeł naukowych. Wszystkie te dane zebrane są i przedstawione odpowiednio w formie tabel i w formie wykresów. Ten slajd przedstawia tabele porównawcze, w których zamienniki zostały skategoryzowane w zależności od stopnia oficjalnego powiązania. Idąc przez kolejne zakładki, ten stopień oficjalnego powiązania się zmniejsza. I ostatnie narzędzie w tej bazie, w tym module, to porównywarka. Ona umożliwia porównanie ze sobą do czterech materiałów jednocześnie i przeprowadzenie odpowiedniej analizy. Moduł Extended Range. Ten moduł jest głównie w kręgu zainteresowań konstruktorów, projektantów i obliczeniowców. W tym module można znaleźć takie rzadko spotykane dane dotyczące zaawansowanych własności materiałów, zarówno metali, jak i tworzyw sztucznych. A więc są w nim krzywe naprężenia odkształcenia dla ponad 6 tysięcy materiałów. Natomiast to daje prawie ponad 80 tysięcy wykresów. Skąd ta różnica? Otóż dany materiał, w zależności od tego, jakie przesył testy, w jakich warunkach był testowany, dla każdego tego badania będzie odpowiednio jedna krzywa. Krzywe plastyczności dla prawie 9 tysięcy materiałów. Dane zmęczeniowe dla prawie 10 tysięcy materiałów. Mechanika pękania i dane dotyczące pełzania dla ponad 10 tysięcy materiałów. Pytam się zapewne Państwo, skąd te dane. Państwo wiecie, że niedostarczane są one przez normy. Otóż nasz zespół wykwalifikowanych inżynierów przejrzał do tej pory ponad 1800 materiałów źródłowych. Dane te zostały odpowiednio sklasyfikowane, wybrane i przedstawione w naszej bazie w formie tabelarycznej, w formie wykresów. Tu Państwu dla przykładu pokazuję krzywe naprężenia odkształcenia dla wybranego materiału w różnych temperaturach. Jedno z możliwości, jedno z narzędzi jest przeprowadzenie interpolacji w obrębie podanych temperatur. I jeszcze przykład dla danych dotyczących zmęczenia. Moduł Poly Plus. Ten moduł dostarcza informacji na temat własności tworzyw sztucznych. Można tu m.in. znaleźć takie dane dotyczące ceramiki, polimerów, kompozytów, materiałów honeycomb, włókien i innych. Ten moduł też dynamicznie się rozwija i dodawane są kolejne materiały. Obecnie w tym moduł zawiera ponad 60 tysięcy materiałów. Można tutaj znaleźć dane takie jak właściwości mechaniczne, fizyczne, termiczne, rheologiczne, te, które są charakterystyczne dla poszczególnych grup materiałowych. Jak już wspomniałam, również dla tworzyw sztucznych mamy zaawansowane własności. W przeciwieństwie do metali, jeżeli chodzi o tworzywa sztuczne, to ponad 80% informacji są to informacje pochodzące od producentów. Wynika to z tego, że jest to dosyć młoda, dynamicznie rozwijająca się branża. W związku z tym mała ilość materiałów została znormalizowana. Druga rzecz to to, że sami producenci chętnie dzielą się informacjami na temat swoich materiałów.
I ostatni moduł, którym chciałam Państwu przedstawić, jest to moduł Exporter. On został stworzony po to, aby w szybki sposób i bezbłędnie przenieść dane z bazy materiałowej Total Materia do programów obliczeniowych symulacyjnych. Obecnie nasza baza materiałowa jest kompatybilna z 15 programami symulacyjnymi, ale można również wyeksportować dane w Excelu i w XML. Trzy proste kroki. Z tych tutaj przedstawionych modułów wybrane dane można przenieść do modułu Exporter. Drugim krokiem jest wejście do modułu Exporter, wybranie odpowiedniego programu, z którego się korzysta. Może to być jeden bądź też większa ilość programów i kliknięcie Exportuj. Pojawi się wówczas folder, w którym znajduje się plik, gdzie dane, które wybraliśmy, są przetłumaczone na język programu, z którego korzystamy. Podsumujmy. Jak Państwo zdążyli się zorientować, baza Total Materia jest najbardziej kompleksową bazą materiałową na świecie. Udostępnia dzięki ilości zawartych informacji, zawiera także największe tabele porównawcze. W bazie jest dostępny największy zbiór zaawansowanych własności metali. Nie wspominałam, ale baza danych ma również najbardziej dynamiczną politykę aktualizacji. Co miesiąc wersja online jest aktualizowana. Unikalna rzecz, jeżeli chodzi o bazy materiałowe, jest to pomoc techniczna z naszej strony, jeżeli chodzi o znalezienie przez użytkowników informacji, które są im potrzebne. I ostatnia rzecz. Baza materiałowa jest właśnie taką globalną platformą napisaną w 23 językach, dzięki temu może służyć taką jako platforma do porozumiewania się między inżynierami z różnych krajów. Jak już wspomniałam, twórcą bazy Total Materia jest szwajcarska firma Kitu Metals, która została założona w 1999 roku w Zurichu. Jak Państwo widzą, baza dynamicznie się rozwija. Dodawane są kolejne moduły z kolejnymi rodzajami materiałów. Ostatnio udostępnionym właśnie takim programem, o który często dopytywali się nasi klienci, jest to program Integrator. On pozwala na stworzenie prywatnej bazy danych firmy. Dzięki połączeniu danych, które posiada firma dotycząca własności materiałów z bazą materiałową Total Materia, stworzona jest nowa platforma, nowa funkcjonalna całość, która umożliwia w szybki, łatwy sposób korzystanie z posiadanych informacji. W przyszłym roku planujemy otworzyć moduł, w którym będą znajdowały się informacje potrzebne dla spawalników. Także idąc z duchem czasu, planujemy od przyszłego roku, żeby baza danych mogła być przeglądana również poprzez telefony komórkowe. Jak Państwo widzą, firma jest zorientowana globalnie. Oto przykład użytkowników naszej bazy danych firm praktycznie z całego świata. Od małych firm poprzez średnie firmy aż do wielkich międzynarodowych korporacji, jak i instytutów naukowych oraz uniwersytetów. To przykład niektórych firm, które w Polsce są użytkownikami bazy materiałowej Total Materia. I ostatni slajd, który tłumaczy między innymi moją obecność tutaj. Firma Total Kitu Metals podpisała na wiosnę tego roku współpracę z firmą DPS Software. Głównym celem, jaki nam przyświecał, jest to przybliżenie bazy materiałowej Total Materia szerszemu gronowi użytkowników programów obliczeniowych w Polsce. Oraz druga rzecz to dostarczenie kompatybilnego programu pozwalającego w efektywniejszy sposób wykorzystywać właśnie programy CIE. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, chcielibyście czegoś więcej dowiedzieć, serdecznie zapraszam na moje stoisko. Znajduje się tutaj niedaleko wyjścia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
tym zakończyć.